dzięki dotacji Fundacji PZU, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego poszerzyło swą kolekcję naukową o wyjątkowej klasy instrument astronomiczny. Jest to ekwatoriał, czyli luneta astronomiczna osadzona na mechanizmie, który umożliwia poruszanie lunety, śledząc dobowy ruch nieba. Takie osadzenie nazywamy montażem paralaktycznym. Montaż ekwatoriału, czyli specyficzny mechanizm osadzania lunety, składa się z trzech kół, wyskalowanych w stopniach. Koła horyzontu, koła wysokości i koła deklinacji oraz koła odpowiadającego płaszczyźnie równika niebieskiego, wyskalowanego w godzinach. Montaż paralaktyczny to najwygodniejsze dla obserwatorów rozwiązanie, bowiem tak osadzona luneta podąża niejako za obserwowanym obiektem na niebie. Aby ten ruch śledzić, astronom musiał odpowiednio ustawić instrument. Najpierw poziomował instrument śrubami, patrząc na libellę. Następnie ustawiał koło wysokości dokładnie na południe. Astronomowie posługiwali się kilkoma metodami dokładnego wyznaczania kierunku południa, obserwując w tym celu Słońce lub gwiazdy. W tak ustawionym ekwatoriale, w linii południka, astronom ustawiał teraz koło wysokości na szerokość geograficzną miejsca obserwacji. Na przykład dla Collegium Maius będzie to 50 stopni, 3 minuty oraz 42 sekundy szerokości geograficznej północnej. Instrument gotowy był do pomiarów i obserwacji. Astronomowie z jego użyciem mierzyli pozycje ciał niebieskich, odległości kątowe między nimi. Mogli wyznaczać czas, ustalić szerokość i długość geograficzną miejsca obserwacji. Był to bardzo uniwersalny instrument. Jego konstruktor, George Adams, podaje co najmniej 16 jego zastosowań. Ekwatoriał sygnowany jest Adams London. Adams to najwyższej klasy warsztat instrumentów mierniczych, optycznych i globusów, założony w 1734 roku przez George'a Adamsa seniora, a kontynuowany później przez jego synów George'a juniora i Dudley'a. George Adams senior wykonał w 1761 roku zespół instrumentów dla króla Anglii Jerzego III. To dzieło najprawdopodobniej George'a Adamsa juniora, który w latach 1772-1795 prowadził firmę po ojcu. W swoim katalogu z 1795 roku opisuje on ekwatoriał jako dokładny zegar uniwersalny i przenośne obserwatorium, za pomocą którego wiele ciekawych problemów rozwiązać można, a każdy przy jego pomocy szybko opanuje elementy praktycznej astronomii. Zakupiony w edynburskim antykwariacie ekwatoriał jest jednym z trzech XVIII-wiecznych zachowanych do dziś analogicznych instrumentów sygnowanych nazwiskiem wytwórcy Adams. Dwa pozostałe znajdują się w Muzeum della Specola w Bolonii oraz w kolekcji historycznych instrumentów naukowych na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie.